Prezentujemy radio samochodowe marki Peugeot o mocy 4x25W. Radio obsługuje płyty CD, MP3 oraz karty pamięci SD, nośniki USB i urządzenia podłączane do wejścia AUX. Numer katalogowy radia to PY6688. W komplecie znajdują się panel w etui, pilot, kostka ISO do podłączenia zasilania, klucze do wyjęcia radia z samochodu, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną, jednostka centralna, klawisze funkcyjne. Radio włączamy klawiszem PWR. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Welcome, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb tunera FM. Klawisz AMS powoduje automatyczne przeskanowanie całego pasma radiowego i zapisanie znalezionych stacji w pamięci radia. Po zapisaniu stacji krótkie naciśnięcie klawisza AMS spowoduje włączenie 5-sekundowych próbek każdej ze stacji. Klawisz MOD służy do przełączania trybów pracy urządzenia między tunerem FM, odtwarzaczem CD i MP3, czytnikiem kart SD, portem USB oraz wejściem AUX. Najważniejszą funkcję pełni pokrętło głośności. Możemy nim regulować ustawienia wysokich i niskich tonów, balansu i oczywiście głośności. Po dłuższym przytrzymaniu pokrętła uzyskujemy dodatkową drogę dostępu do funkcji RDS, AF, PTY i TA i innych funkcji radia. Klawisz Band umieszczony z lewej strony panelu służy do wyboru jednego z trzech dostępnych podkanałów FM lub jednego z dwóch podkanałów AM. Na każdym z podkanałów możemy zapisać po 6 stacji radiowych. Klawisz Display pozwala na szybki podgląd godziny na wyświetlaczu. Klawisze prawo-lewo służą do przełączania odtwarzanych utworów bądź zmiany częstotliwości radia. Wystarczy jedno krótkie naciśnięcie klawisza kierunkowego, aby włączyć automatyczne skanowanie częstotliwości. Dłuższe przytrzymanie jednego z kierunkowych klawiszy włączy funkcję manual, pozwalającą na ręczne ustawianie częstotliwości radia. Zapisywanie znalezionych w tym trybie stacji następuje po przytrzymaniu jednego z 6 klawiszy numerycznych. Klawisz MUD służy do szybkiego wyciszenia radia. Jego ponowne wciśnięcie przywraca głośność do poprzedniego poziomu. Klawisz SCAN służy do szybkiego przeskanowywania dostępnych stacji radiowych. Po znalezieniu kanału stacja będzie odtwarzana przez 5 sekund, a na wyświetlaczu będzie migać jej częstotliwość. Aby wybrać daną stację, należy ponownie wcisnąć i przytrzymać klawisz SCAN. Pod wyświetlaczem znajduje się 6 klawiszy numerycznych. Służą one do ręcznego wybierania utworów na poszczególnych czytnikach oraz trybu ich powtarzania lub odtwarzania losowego. Płytę wyjmujemy wciskając klawisz w prawym górnym rogu radia. Z prawej strony wyświetlacza znajduje się port USB. Poniżej umieszczono wejście AUX pozwalające na odtwarzanie muzyki z zewnętrznych urządzeń. Aby skorzystać z odtwarzacza CD, należy wsunąć płytę do kieszeni nad wyświetlaczem. Zawartość płyty zostanie uruchomiona automatycznie, a na wyświetlaczu pojawią się informacje o odtwarzanym utworze. W każdej chwili możemy wstrzymać odtwarzanie utworu klawiszem pauzy przypisanym numerycznemu klawiszowi 1. Jego ponowne wciśnięcie wyłączy pauzę. Wciskając klawisz intro możemy szybko przesłuchać kilkusekundowe próbki dostępnych na płycie utworów. Po znalezieniu właściwej piosenki należy ponownie wcisnąć wspomniany klawisz. Klawisz repeat pozwala na włączenie lub wyłączenie trybu powtarzania piosenek dostępnych na płycie. Kolejny klawisz funkcyjny, random, pozwala na losowe wybieranie utworów. Dostępne są jeszcze klawisze przełączające o 10 piosenek w górę lub w dół. Funkcja ta działa zawsze tam, gdzie odtwarzane są pliki MP3. Funkcja jest nieaktywna w trybie AUX. Płytę wyjmujemy wciskając klawisz w prawym górnym rogu radia. Aby odtworzyć piosenki zapisane na zewnętrznej pamięci USB, należy podłączyć nośnik, korzystając z portu USB ukrytego pod zaślepką. Po podłączeniu pamięci radio automatycznie odtworzy zapisane tam utwory. Aby odtworzyć piosenki zapisane na zewnętrznym nośniku, np. telefonie bądź odtwarzaczu MP3, należy podłączyć je korzystając z wejścia AUX. W tym przypadku radio nie będzie automatycznie odtwarzać piosenek. Aby uruchomić ich odtwarzanie, trzeba wcisnąć klawisz play na podłączonym urządzeniu. Aby odtworzyć piosenki zapisane na karcie pamięci SD, należy włożyć kartę do slotu umieszczonego pod panelem radia. Następnie zapinamy panel i radio automatycznie zaczyna odtwarzać utwory zapisane na karcie SD. Zapraszamy na stronę www.lpelektronik.com.